powróćmy jak za dawnych lat. Zaczarowany bajek świat, miłością swoją piękną baśń my życie zmień. W 2008 roku kupiliśmy kino, od roku 2009 trwały prace projektowe, najpierw konsultacje społeczne, później pracownia Żera Architekci pracowała nad planem architektonicznym przebudowy. W tej chwili jesteśmy już w fazie, pierwszej fazie wykonywania prac w Iluzjonie. Mamy nadzieję te prace skończyć do końca tego roku. Prace adaptacyjne, wnętrzarskie, może w pierwszym kwartale przyszłego roku, jak wszystko dobrze pójdzie. Cała praca polegała na znalezieniu właściwego wariantu rozwiązania i pomysłu na to kino. Ponieważ jest to obiekt zabytkowy, który jako taki, ale to kino ma również swoich miłośników, nasze działania polegały na tym, żeby zachować w możliwie największym stopniu jego obecny charakter, czyli no, sala kinowa, która ta duża sala kinowa, która ostatecznie, tak powiem, zostanie odrobinę przesunięta, będzie funkcjonowała w takiej samej formie, w jakiej ona jest dzisiaj. Będzie odtworzona. Podobnie będzie odtworzone foyer, natomiast nową formułę, nad którą w tej chwili pracujemy, zyska nowa sala i nowe foyer, które przestrzennie będzie powiązane z tą starą częścią. Pierwsze projekcje będą nawiązywały do najlepszych tradycji Iluzjonu. Zapewne pokażemy filmy polskie, dobre filmy zagraniczne, jakieś cykle. Zorganizujemy święto niemego kina, chcąc wykorzystać fosę i sprawdzić właściwości akustyczne. Ja chciałem powiedzieć przy okazji, że w tej dużej sali kinowej ta akustyka zostanie poprawiona, bo przewidujemy wytłumienie specjalne. Nowe technologie. Także postaramy się to uwzględnić. Także mamy nadzieję, że jakość dźwięku będzie naprawdę satysfakcjonująca dla wszystkich. A ta fosa no, sama prosi się, żeby wykorzystywać zespoły, wykorzystywać muzyków, zachęcać do komponowania muzyki filmowej, a Polska w dziedzinie muzyki filmowej wydaje mi się jest potęgą. I szczęście da nam każda noc i każdy dzień.